Dobry i Bóg zawsze jest z nami. Siostry i bracia, nie wiem jak wy, ale ja już jestem po dobrym kazaniu. To uwielbienie, ten czas uwielbienia, kiedy mogliśmy śpiewać, to było takie dobre kazanie, taki dobry pokarm. Ileż treści mogliśmy usłyszeć, ileż treści mogliśmy wyśpiewać w tych pieśniach. Treści, które właśnie mówiły nam o tym, że Bóg jest z nami, że Bóg nas podnosi, że Bóg nas kocha, że On się o nas troszczy, że chce nas prowadzić, chce z nami być. I wiecie, podczas uwielbienia takie słowo mi przyszło do serca, przypomniało mi się takie słowo z Księgi Izajasza z 62 rozdziału, od 10 wiersza. Przechodźcie przez bramy, gotujcie drogę ludowi, torujcie ścieżkę, usuwajcie kamienie, podnieście sztandar nad ludem. I wiecie, za każdym razem, kiedy czytam to słowo, jakby szczególną moją uwagę zwraca to zdanie, te słowa, usuwajcie kamienie. Okazuje się, że na drodze, którą idziemy, drogą w naszym życiu, którą idziemy, bardzo często na tej drodze można potknąć się o różnego rodzaju kamienie. Wiecie, to nie tak jak my dziś chodzimy po coraz piękniejszych chodnikach, choć i zdarzają się jeszcze takie, gdzie jakieś kostki chodnikowe wystają i można się potknąć, można się przewrócić.
Ale w czasach, kiedy to słowo było wypowiadane, nie było bruku, nie było kostek, były ścieżki, po których ludzie chodzili, szczególnie w tych terenach górzystych, gdzie niekiedy wysoko ze skał odłamywały się odłamki, gdzieś te odłamki spadały na ścieżki, na drogi i tak bardzo łatwo można było się skaleczyć na takiej drodze. Tak łatwo można było się skaleczyć, potknąć, rozbić kolano albo jeszcze coś gorszego. Ale my wiemy, że przenosząc to na nasze życie duchowe, bardzo często tak jest, że gdzieś w naszej codzienności napotykamy różnego rodzaju kamienie. Ale jakby w kontekście tego, co dziś śpiewaliśmy. Zaczęliśmy pieśnią Twe światło jest na drodze mej. Później śpiewaliśmy słowo Twe jest światłem dla moich dróg. I ja jestem przekonany i wierzę, że Pan Jezus, który jest tym światłem i który chce oświetlać nasze życie, oświetlać naszą codzienność, naszego różnego rodzaju decyzje do podjęcia, to, z czym się zmagamy, On chce to oświetlać po to, aby nas ochronić, abyśmy się nie musieli potykać. Ale jednakże w tym słowie czytamy, że mamy usuwać kamienie. Bo nawet jeśli potkniemy się o jakiś kamień, to nie powinniśmy go tam w tym samym miejscu zostawiać. Powinniśmy go podnieść, odsunąć na bok, aby ktoś, kto pójdzie za mną, o ten kamień się nie potknął. Ale wierzę też, że ta ogromna odpowiedzialność na tych, którzy usługują słowem, to jest właśnie ta odpowiedzialność, aby kiedy usługujemy słowem, nie tylko z tego miejsca, w naszych grupach domowych, w tych różnych miejscach, gdzie może jedziemy w formie ewangelizacyjnej głosić słowo do więzienia, do Gorzyc, w tych różnych miejscach głosimy Boże Słowo, które jest światłem i głosimy to światło po to, aby też te kamienie z tych dróg zbierać, aby ludzie się o te kamienie nie potykali, nie ranili swoich nóg. I kochani, wierzę, że to, co dziś też będę chciał wam przekazać, a jest to kontynuacja tego, co rozpocząłem już jakieś parę tygodni temu, a rozpocząłem rozważanie Bożej woli, czym ona jest, jak bardzo jest potrzebna, abyśmy w niej chodzili. I wierzę, że też w tym kontekście tego, co przeczytałem w Księdze Izajasza, myślę, że to jest również takie światło, którego ja sam potrzebuję i którego potrzebuje każdy z nas, abyśmy właśnie się nie potknęli, abyśmy mogli chodzić w prawdzie, chodzić w Jego świetle, abyśmy mogli wypełniać to, do czego nas przeznaczył, do czego nas powołał. Drodzy, wierzę, że wielu znajdzie się adresatów, wielu odbiorców dzisiejszego przesłania, dzisiejszej usługi, dzisiejszego mojego rozważania. I pomyślałem sobie tak, że wiecie, kiedy nagrywa się płytę, nagrywa się ją, jeśli jest to jakiś zespół, czy jest to chór, nagrywa się ją na kilku ścieżkach. Może nawet na kilkunastu, a nawet na kilkudziesięciu. Nie nagrywa się profesjonalnej płyty, nie nagrywa się jakby biorąc cały dźwięk do jednego opakowania. Nagrywa się to w różnych ścieżkach. Główny głos nagrany jest osobną ścieżką, perkusja osobną i tak dalej, i tak dalej. I myślę sobie tak, że to dzisiejsze moje kolejne rozważanie na temat Bożej woli, na temat tego, czym ona jest i dlaczego powinno nam zależeć na tym, aby Bożą wolę rozumieć i w niej chodzić, to moje rozważenie to jest taka jedna ścieżka. I jestem przekonany, że wy wszyscy, którzy czytacie Boże Słowo, też moglibyście sobie takie studium zrobić i dodać coś do tego, czym ja się dzielę. A też myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, że to nie jest też możliwe, aby móc powiedzieć wszystko, bo tego się po prostu nie da. Taka jest Biblia, jest ona tak głęboka, że powiedzieć wszystkiego się nie da i brakuje nam pokoleń na to, żeby to słowo pojąć, zrozumieć, rozważyć. Więc chcę, siostry i bracia, was tym słowem zbudować, zachęcić. To jest też moją modlitwą i chcę, aby was też może w jakiś sposób zaszczepić tym, aby się nad tym tematem pochylić. I tą dzisiejszą usługę rozpocznę pewną historią. Historią o pewnym chłopaku, o młodym Polaku żyjącym na naszych terenach,
Kiedy miał on może 11, może 12 lat, wychowywał się w rodzinie, w której mowa o Bogu, o Panu Jezusie nie była niczym wstydliwym, a raczej wszyscy przyznawali się do Pana Jezusa, przyznawali się do tego, że są chrześcijanami. A więc miał on możliwość wychowywania się w takiej atmosferze Bożego pokoju, Bożego błogosławieństwa, rozumienia Bożego Słowa, słyszenia w ogóle tego Słowa. To Słowo nie było dalekie, on po prostu je codziennie mógł słyszeć, słyszał je na szkółkach niedzielnych i zresztą, albo tego nie powiem, bo zdradzę, o kim mówię. I pewnego, jak to chłopak, pewnego dnia, no po szkole przyszedł i chciał iść na pole, chciał się bawić, chciał iść z kolegami pobiegać. Problem był taki, że była bardzo paskudna pogoda. Padał deszcz, było ślisko, nie było za ciekawie na polu, to nie były warunki na to, żeby może gdzieś tam iść i biegać. I mama tego chłopaka mówi, słuchaj, ale nie widzisz, pada deszcz, zobacz jak, no przyjdziesz za chwilę zmoknięty, nie idź. Nie zgadzam się na to, żebyś poszła na pole, żebyś tam się bawiła, ale mamo, chcę na chwilę pobiegać, przyszedłem ze szkoły tak zmęczony, jak to nasze dzieci ze szkoły przychodzą zmęczone. No i chłopak na swoje, mama na swoje i tak w końcu się ubrał i wyszedł. I już nie trwało to zbyt długo, rzeczywiście nie trwało to zbyt długo, jak był na tym polu. I kiedy tam był, padał deszcz, rzeczywiście było ślisko, to chyba był też taki czas wiosenny i biegł wzdłuż budynku. A ze ściany tego budynku wystawał pręt, do którego no, jakiś taki niefachowy sposób przywiązany był drut od gromienie, piorunochron. Taki po prostu drut sobie wystawał z tej ściany. I ten chłopak, kiedy biegł wzdłuż tej ściany, nie zwrócił na to uwagi, a ponieważ ten drut był na wysokości jego głowy, więc możecie sobie wyobrażać, z całą siłą jak biegł, przesunął swoją głową, uderzył swoją głową o ten drut. No i nic, tam coś go zabolało, wszedł do klatki i usiadł, bo jakoś tak mu się zrobiło troszkę ciemno. I wziął swoją rękę, jeszcze tak trochę tu pomasował, bo takie masowanie często pomaga, ale okazało się, że poczuł jakieś ciepło, coś mokrego. Popatrzył na rękę, a ta ręka była cała we krwi i nagle stróżki krwi zaczęły płynąć po jego policzku. Cała klatka schodowa od parteru po drugie piętro w kroplach krwi. Przybiegł szybko do domu i cała akcja. I po jakimś czasie ten chłopak dorósł. I teraz słuchajcie uważnie. I kiedy dzisiaj patrzę do lustra, i kiedy się czeszę, ta blizna, którą mam tu po dziś dzień, przypomina mi to wydarzenie. Przypomina to zdarzenie. Za każdym razem, co moja mama wtedy wystała, to musicie jej zapytać. Ona chyba wtedy mdlała razem ze mną. Dlaczego tą historię mówię? Myślę, że to jest taka piękna historia, która pokazuje nam, jak my się zachowujemy też względem Boga. Bo Bóg do nas mówi, oświetla naszą drogę i mówi, słuchaj, ale tu jest kamień. I jeśli pójdziesz, jeśli nie będziesz rozważny, to się skaleczysz. Tak jak ja słyszałem, nie idź, bo pada deszcz. Wszystkie mamy chyba to znają, tak? Kiedy mówią do swoich synów, słuchaj, nie wychodź, bo no nie wychodź, no i ta, już, no i syn powinien być posłuszny, powinien zostać, okej, mamo, zostaje. A jednak nie, i my tak w naszym życiu wobec Boga również czynimy. Często Bóg do nas coś wyraźnie mówi. Często Bóg kieruje do nas wyraźnie słowo, po co? Nie po to, aby nas, żeby nam jakoś na piętę nacisnąć, na odcisk. Nie żeby nam w jakiś sposób dokuczyć, ale Bóg nas ostrzega po co? Aby nas zachować, tak?
Zgadzacie się z tym? Aby nas zachować. A co my powinniśmy uczynić? Powinniśmy posłuchać. A że często robimy po swojemu, to też często później Bóg musi przychodzić i wyciągać nas z miejsca, do którego wpadliśmy, do tego bagna. Siostry i bracia, dlaczego? Chcę zadać pytanie. Dlaczego powinniśmy więc poświęcić się Bożej woli? Bo ja rozumiem Bożą wolę w ten sposób, że to jest to wszystko, co opisane jest w Bożym Słowie. To są te wszystkie przykazania, to są te wszystkie zalecenia, jakie Bóg nam daje. To jest wszystko Jego wolą dla mnie. Po co? Abym tego przestrzegał. Abym żył zgodnie z tym. Po co? Abym był chroniony. Abym nie musiał się skaleczyć. Ale również rozumiem Bożą wolę w ten sposób, kiedy Bóg nas prowadzi w sposób bardzo osobisty, kiedy prowadzi nas, kiedy może posyła nas do różnych miejsc. Tego może nie chciałbym powtarzać, ale myślę, że każdy z nas wie, o czym mówię. Ale dlaczego? Zadaję dzisiaj pytanie, bo wierzę, że to jest bardzo ważne. Odpowiedź na to pytanie musi zabrzmieć w każdym z nas. Dlaczego powinniśmy poświęcić się dla woli Bożej? Dlaczego ja powinienem poświęcić swoje życie szukaniu, rozumieniu i chodzeniu w Bożej woli? Dlaczego? Trzy fragmenty Bożego Słowa, które dają nam tą samą odpowiedź. Najpierw Ewangelista Mateusz, 7 rozdział, werset 21. W zasadzie podczas moich usług i rozważań na ten temat za każdym razem do tego wersetu wracałem i wracam dzisiaj również do tego wersetu, bo wierzę, że jest to werset kluczowy. Wierzę, że to jest werset, który wybrzmieć powinien w każdym z nas i do którego musimy się dostosować. Dlaczego powinniśmy poświęcać się dla woli Bożej? Czytamy tutaj. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Dlaczego powinniśmy poświęcić się dla woli Bożej? Bo tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, wejdzie do Królestwa Niebios. To jest odpowiedź tego wersetu na nasze pytanie. Otwórzmy kolejny werset. To jest pierwszy list Jana, rozdział 2, werset 17. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Dlaczego powinniśmy poświęcić się dla Bożej woli? Dlatego, że kto pełni Bożą wolę, trwa na wieki. W innym tłumaczeniu czytamy, ostoi się na wieczność. Nie wiem, siostry i bracia, jak wy to słowo odbieracie, jak to rozumiecie, ale ja widzę bardzo mocno, jak bardzo poważne jest to słowo, jak bardzo znaczące jest to słowo, jak bardzo strategiczne jest to słowo. Pełnienie woli Bożej doprowadza do wieczności, wprowadza do Królestwa Niebios. I jeszcze jeden werset zapisany w liście do Hebrajczyków w rozdziale 10. List do Hebrajczyków, rozdział 10. I będziemy czytać od wiersza 36. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Pozwólcie, że troszkę tutaj zmienię szyk tego zdania, choć sens oczywiście będzie ten sam. Wytrwałości wam potrzeba, abyście dostąpili tego, co obiecał, gdy wypełnicie wolę Bożą. Myślę, że może tak to jest bardziej zrozumiale. Wytrwałości wam potrzeba, abyście dostąpili tego, co obiecał. Potrzebujemy wytrwałości w naszym życiu po to, abyśmy mogli dostąpić tego, co obiecał, ale przez co? Przez wypełnienie woli Bożej. Gdy wypełnicie Bożą wolę. A więc potrzebujemy wytrwałości w tym, aby Bożą wolę wypełniać, aby dostąpić tego, co obiecał. A co obiecał? Czytajmy dalej, 37 werset. Bo jeszcze tylko mała chwila. A przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie.
Jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść. Co obiecał, siostry i bracia, co nam obiecał? W zeszłą niedzielę nasz brat kochany Damian wspaniale nam usługiwał tutaj i mówił o powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Co Pan Jezus nam obiecał? Że przyjdzie. Przyjdzie w czasie wyznaczonym przez Ojca. Powtórnie przyjdzie po swój Kościół, po swój lud. To nam obiecał. Obiecał nam, że przygotuje dla nas miejsce, aby nas w odpowiednim czasie na głos trąby, aby nas pochwycić, aby nas zabrać do siebie. To obiecał. Ale do tego, abyśmy tam weszli, potrzebna jest nam wytrwałość w wypełnianiu Jego woli. A więc odpowiadając na to pytanie, chcę jeszcze raz udzielić tej odpowiedzi. Dlaczego powinniśmy poświęcić się woli Bożej? Dlatego, że Boża wola jest jakby, jest taką drogą, jest taką ścieżką wiodącą do wieczności. Przez wypełnianie woli Bożej, przez posłuszeństwo wejdziemy do Królestwa Niebios. To, co uczynił Abraham, pamiętamy? Z Bożego Słowa. On usłyszał bardzo wyraźne, jasne polecenie od Boga. Abramie, wyjdź z tego miejsca i ja poprowadzę cię do innego miejsca. Nie powiedział Bóg do jakiego. Powiedział mu, poprowadzę cię, będę z tobą. I poczytane to zostało Abrahamowi za usprawiedliwienie, za sprawiedliwość, że co zrobił? Że tylko posłuchał i został w tym samym miejscu? Nie, że odebrał, posłuchał i wprowadził to w czyn, a więc wypełnił Bożą wolę. I Bóg mógł realizować swoje dzieło przez Niego. Ubiegłym razem mówiliśmy o tym, że musimy rozumieć Bożą wolę, w jaki sposób ją możemy rozumieć. I mówiliśmy z listu do Rzymian, z 12 rozdziału 2 wersetu, że poznanie Bożej woli przychodzi przez to, że nie będziemy upodabniać się do tego świata, że nie będziemy żyć zgodnie z ideami tego świata, zgodnie z modą, jaka panuje w tym świecie, że będziemy się od tego oddzielać, a raczej poświęcimy się temu, co proponuje nam Boże Słowo. I pamiętacie, mówiliśmy wtedy też, że musi w nas następować pewna przemiana. W jaki sposób następuje przeobrażenie przez to, że nasze myśli są odnawiane. I wtedy wiele wersetów czytaliśmy, które mówiły o tym, że nasze myśli są odnawiane wtedy, gdy myślimy o tym, co w górze, myślimy o tym, co dobre, miłe i doskonałe, myślimy o tajemnicy Bożej, którą jest Jezus Chrystus, który jest skarbnicą mądrości i poznania. I to powoduje, że przemiany doznaje nasze myślenie, nasz umysł. A jeśli doznaje przemiany nasze myślenie, w tym samym momencie zaczynamy inaczej postępować, zaczynamy inaczej żyć. I w ten sposób zaczynamy rozumieć, jaka jest Boża wola względem nas. To jest proste. Im bliżej jesteśmy Pana, tym bardziej Go znamy. Tak? To jest tak jak w małżeństwie. Młodym ludziom, narzeczonym, wydaje się, że siebie już bardzo dobrze znają, ale tak naprawdę to jest dopiero początek, to jest proces, który się rozpoczyna. Wydaje się, że cóż mogą jeszcze więcej o sobie wiedzieć, a jednak różnego rodzaju sytuacje w życiu małżeńskim pokażą, że ten mój narzeczony to taki piękny, święty wcale nie jest. No ale tak to jest. W miarę, kiedy żyjemy ze sobą, poznajemy się i tak jest z naszym Panem. Im bliżej Go poznajemy, tym bardziej nam bliższa jest Jego wola. Poznajemy tą wolę w naszym życiu. Kilka jeszcze wersetów, które chciałem przypomnieć. Bóg współdziała i nie pozostawia nas samym sobie w wypełnianiu Bożej woli. Bo czytamy w liście do Hebrajczyków w rozdziale 13, w wiersze 20-21, że Bóg daje wszystko dobre, aby nam dopomóc w tym, abyśmy tą wolę mogli wypełniać. Dlatego, że Bogu zależy na tym, abyśmy wypełniali Jego wolę, ponieważ zależy Mu na tym, abyśmy żyli wiecznie, abyśmy weszli do wieczności. Otwórzmy też Ewangelię Mateusza, 18 rozdział, werset 14.
Kilka takich fragmentów, to takie myślę bardzo króciutkie studium tego, co mówi Biblia. Tych wersetów na temat Bożej woli jest bardzo wiele. Naprawdę można byłoby wiele, wiele czasu poświęcić, aby to zrozumieć, aby się do tego zbliżyć. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, od 12 wiersza. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca. A co nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych? Popatrzcie, to jest wielkie serce naszego Pana. Jego wielkie, dobre serce naszego Ojca. On chce, abyśmy wypełniali Jego wolę. On daje nam wszystko, co potrzebne jest, narzędzia, dzięki którym możemy tą wolę Bożą w naszym życiu wykonywać. Ale Boże Słowo też mówi, że On nie chce, aby ktokolwiek zginął. On nie chce, aby ktokolwiek nas, żebyśmy zostali odłączeni. On tego nie chce. On jest gotowy pójść za nami, aby nas znowu przyprowadzić. To, co w jakiejś części mówiliśmy na samym początku. Jest pewien werset, który też chciałem jakby dla porównania przytoczyć. Bo wiecie, chociaż Bóg daje nam wszystko, co potrzebne jest, abyśmy Bożą wolę wypełniali i w Bożej woli chodzili, On jednak nas do tego nie zmusza. On nie jest tyranem, nie jest dyktatorem, który kolanem przymusza cię do ziemi, przyciska cię do ziemi i mówi, musisz to zrobić. On jest cierpliwym ojcem, który czeka i mówi, jeśli tego nie zrobisz, będą tego konsekwencje, jednak wolałbym, abyś poszedł tą krótszą drogą. Ale jest ktoś, kto również ma swoją wolę i według swojej woli działa, ale stanowczo różni się od naszego Ojca. Drugi list do Tymoteusza 2,26. I że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. To jest tylko jakiś werset jakby wyrwany z kontekstu. Trzeba byłoby czytać więcej, ale diabeł jest tym, który zmusza, przymusza do tego, aby jego wolę czynić. On nie przychodzi łagodnie i nie głaska cię po głowie i mówi, zrób to czy tamto. On robi to w sposób natarczywy, zmuszając i wzbudzając w twoim sercu, w moim sercu niepokój. Przypomina mi się taki obraz. Jakiś czas temu, wiecie, wielu pijanych ludzi widziałem w swoim życiu. Ale kiedyś jechałem tutaj samochodem, ulicą Fabryczną i po prostu zobaczyłem coś, w co nie mogłem uwierzyć. Pewien mężczyzna, wiecie, był tak pijany, że prawą stroną drogi on nie szedł. W jednej ręce twardo trzymał butelkę z alkoholem i wiecie, na kolanach szedł, jeśli to można nazwać, że szedł, pełzł na kolanach w kierunku swojego domu. Diabeł zmusza nas. Diabeł robi wszystko, żebyśmy przed nim upadli i żebyśmy jemu pokłon oddawali i żebyśmy nie mieli nic do powiedzenia. Otwórzmy kolejny werset do Kolosan, list do Kolosan. Myślę, że też bardzo ważna informacja. 4 rozdział i przeczytamy wiersz 12. Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach. Okazuje się, że Epafras, współsługa, sługa Chrystusa, współsługa apostoła, ktoś, kto jest w służbie, ktoś, kto rozumie wartość i to, czym jest modlitwa. Tutaj czytamy, że on nieustannie toczy za was bój w modlitwach.
A w jakim celu? Abyście byli doskonali i abyście trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Epafras postanowił modlić się, walczyć o chrześcijan, o ludzi, których kładzie Bóg mu na sercu. I wiecie, to jest bój. To nie jest 2-3-minutowa modlitwa, to jest bój. Bój modlitewny. I modli się, Panie, spraw. Boże, spraw, aby byli doskonali, aby dojrzewali i spraw, aby we wszystkim wypełniali Twoją wolę. Chcę wam zadać pytania. Pytanie. Drodzy, kochani moi, czy mieliście w swoim życiu takie sytuacje, kiedy stanęliście na rozdrożu i wiedzieliście, że Boże Słowo mówi tak, a ty miałeś możliwość uczynić zupełnie coś niezgodnego z Bożym Słowem? Czy przyszło to tak łatwo? Czy przyszło to tak łatwo powiedzieć nie to, co ja chcę, ale to, co Biblia chce? Łatwo to przyszło? Ileż to razy trzeba toczyć bój. Bój o naszą decyzję, bój o to, co wybierzemy. Pan Jezus Chrystus, już za tydzień będziemy świętować, celebrować czas Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, chociaż wierzę, jestem przekonany, że nie tylko w tym czasie celebrujemy, nie tylko w tym czasie o tym pamiętamy, ale jest to nasza codzienność, jest to nasz chleb powszedni, kiedy pamiętamy o śmierci Pana Jezusa i o tym, co ona dla nas znaczy, że On zmartwychwstał, że Jego życiem my dzisiaj możemy żyć. Ale kiedy, siostry i bracia, zanim Pan Jezus zawisnął na krzyżu, poszedł do ogrodu Getsemane. I w ogrodzie Getsemane myślę, że tam stoczyła się o wiele większa walka, bitwa, niż kiedy zawisnął na krzyżu. Bo tak naprawdę w ogrodzie Getsemane, kiedy klęczał przed swoim ojcem i mówił: Ojcze, ten kielich wolałbym, żebyś ode mnie odsunął. Ojcze, wolałbym, żebyś odsunął ode mnie. Boję się tego. Tak bardzo jestem tym przerażony, strwożony. I co powiedział? Lecz nie moja wola. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. To był bój. To była walka. I wiecie, chcę powiedzieć przez to, że to zagadnienie Bożej woli w naszym życiu. Czy chcemy wypełniać Bożą wolę? Jest to tak bardzo ważne, jest to tak bardzo istotne dla naszego życia chrześcijańskiego. Myślę, fundamentalne. Przeżyć życie, wypełniając to, czego Ojciec ode mnie oczekuje. Czy przeżyć życie w taki sposób, jak nie wiem, narzuca mi Kościół, jak narzuca mi religia, to przecież w ogóle nie o to chodzi. Bóg nas powołał, abyśmy w ślady Pana Jezusa szli i dzieła Jego wykonywali. Pan Jezus nam to wyraźnie pokazał. Później pokazali to apostołowie, którzy szli i wykonywali wolę Pana Jezusa. I Duch Święty, który uwielbia Jezusa przez to, że bierze i oznajmia. A więc chodzenie w posłuszeństwie, chodzenie w Bożej woli. Nie ma innej drogi. Jest to jedyna droga, która wiedzie do wiecznego życia. Chodzenie w posłuszeństwie, owocowanie, wydawanie owoców. Ale musimy być świadomi, że ta droga usłana jest wieloma kamieniami i na tej drodze trzeba nauczyć się boju, walki modlitewnej, aby zawsze umieć stanąć po stronie Pana Jezusa, aby zawsze umieć stanąć po stronie światłości. A jak to jest trudne, każdy z nas wie, bo każdy z nas na tej ziemi żyje. Otwórzmy teraz pierwszy list Piotra, 4 rozdział. To jest też bardzo piękne słowo, które zachęca nas do wykonywania Bożej woli, do zrozumienia Bożej woli. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział i może od 1 wiersza. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpi, zaniechał grzechu. Ja myślę, że ten werset pokazuje nam tą walkę. Tą walkę między tym, co duchowe, a cielesne. Między wyborem tego, co
Boży Duch chce, jak nas prowadzi od tego, jak my chcemy. Ale czytajmy dalej. Piotr, apostoł, pisze, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Pozostały czas, który nam pozostał. Nie wiemy, kiedy Pan Jezus przyjdzie, choć czekamy na Niego. Być może wielu z nas wcześniej po prostu wcześniej zabierze, ale Boże Słowo nas zachęca i mówi, że ten pozostały czas doczesnego życia tu na ziemi, jaki nam pozostał, mamy poświęcić w jakimś celu. Poświęcić nieludzkim pożądliwościom, a więc nie życiu w ciele, nie cielesności, nie tego, co ja chcę, nie tego, co mi się wydaje, że będzie dla mnie najlepsze. Ale chcę poświęcić temu, co jest wolą Bożą. Jest to znaczna różnica. A więc Bóg stawia wyraźnie przed nami swoje oczekiwanie. Chcę, i to jest moja wola, tak jest moje pragnienie, chcę, abyście żyli zgodnie z moją wolą. Chcę, żebyście żyli zgodnie z moimi poleceniami. I rozumiem to w ten sposób, że każdego dnia, kiedy się budzę, mówię, Panie, oto jestem do Twojej dyspozycji. Dziś zaprowadź mnie tam, gdzie chcesz, abym szedł. Dziś otwórz moje usta przed tymi, których chcesz, aby usłyszeli Ewangelię. Dziś chcę się modlić o tych, których Ty kładziesz na moim sercu. Panie, chcę być do Twojej dyspozycji. Amen? Otwórzmy, może inaczej, za chwilę otworzymy. Chciałbym jeszcze może 3-4 wersety przeczytać. Wiecie, Biblia właśnie wskazuje, pokazuje nam, co jest Bożą wolą dla naszego życia, ale są pewne miejsca, chodzi mi teraz głównie o Nowy Testament, są pewne miejsca, gdzie w sposób szczególny zaznaczone jest, to jest Bożą wolą dla was. Bo mamy wiele czy to napomnień, czy wiele zachęt w listach apostołów, ale są trzy miejsca, zdaje się, trzy miejsca, w których w szczególny sposób jest napisane, to jest Bożą wolą. A więc wobec tych wszystkich rzeczy, które wiemy, że Bóg tego od nas oczekuje, trzy miejsca, które są w jakiś szczególny sposób zaznaczone przez samego Boga. I tym pierwszym miejscem jest pierwszy list do Tesaloniczan. Proszę, otwórzcie pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4. Chciałbym, abyśmy jeszcze pokrótce temu się przyjrzeli i to słowo rozważyli. Taka jest bowiem wola Boża. I tu już nie ma dyskusji, kochani. Tu o wielu rzeczach można dyskutować, ale tu już nie ma co dyskutować. Bo Boże Słowo wyraźnie mówi, taka jest Boża wola. Nie możemy tego podważyć. A jaka jest Boża wola? Wasze uświęcenie. Po pierwsze, uświęcenie. W oryginale, w języku greckim bardziej chodzi o poświęcenie dla uświęcenia. Poświęcić się dla uświęcenia. Uświęcenie jako skutek poświęcenia. No i co, czy to tak łatwo przychodzi? No właśnie przez cały czas mówimy, że nie. Że trzeba toczyć bój, trzeba toczyć walkę. Musimy się poświęcić, to jest Bożą wolą. Bóg chce, poświęć się, bądź święty, uświęcaj się. Niech Twoje życie jest święte, bo ja jestem święty. Ale apostoł Paweł też podaje pewne, bardziej szczegółowo rozważa to uświęcenie, bo mówi i właśnie w szczególny sposób naciska na pewne rzeczy związane z naszym codziennym życiem, bo mówi, powstrzymujcie się od wszeteczeństwa. Uświęcajcie się poprzez powstrzymywanie się od wszeteczeństwa.
I pierw chcę zwrócić uwagę na słowo powstrzymywać się, bo to słowo znaczy trzymać się z dala od tego. Wiecie, moi chłopcy jak byli mniejsi, chociaż teraz też im się zdarza, kiedy jakiś duży pies był gdzieś tam za ogrodzeniem, to oni bardzo często takim obchodzili takim kołem, bo jak on zaczął szczekać, wiecie, ujadać, to oni się bali i po prostu omijali go. Trzymajcie się z daleka. Jak widzisz zagrożenie, to lepiej idź na okrąż, to w ogóle się tego nie dotykaj. Tak? Chodzi głównie o wszeteczeństwo. Ale to słowo powstrzymywać się również znaczy zrzec się. Zrzeknij się z tego. Nie miej do tego już żadnego prawa. To już nie jest twoja sprawa. Zapomnij o tym. Zrzeknij się. A czym jest wszeteczeństwo? I wiecie, jest tu słowo greckie porneia. Porneia. Które znaczy nierząd, prostytucja. Nieczystość, rozpusta, cudzołóstwo i bałwochwalstwo. W tym słowie wszeteczeństwo są zawarte te myśli. To nierząd i prostytucja. To nieczystość, wszelkiego rodzaju nieczystość. Kiedy mężczyźni otwierają strony pornograficzne i patrzą, to jest nieczystość. To jest wszeteczeństwo, więc jeśli to robisz, powinieneś się powstrzymać, zrzec. Powinieneś z daleka od tego być. Nie powinieneś tego w ogóle dotykać, ani na to patrzeć. Bo Bożą wolą jest, abyś tego nie czynił. A jeśli nie czynisz Bożej woli, nie idziesz w kierunku wieczności. Rozpusta, cudzołóstwo. Rozważajcie to sami w swoich myślach. Cudzołóstwo. Jesteśmy po wykładach pastora na temat małżeństw, powtórnych małżeństw, rozwodów. Kiedy jest cudzołóstwo, kiedy nie ma cudzołóstwa. Jeśli chcesz żyć w cudzołóstwie, czyń to na własną rękę. Ale pamiętaj, że jesteś daleki od wypełniania Bożej woli. Dalej czytamy, że mamy utrzymywać ciała swoje w czystości i w poszanowaniu. Co to znaczy? To znaczy, że mamy mieć szacunek dla swoich ciał. Dlaczego? Dlatego, że one są naczyniem Bożym. One są świątynią kogo? Ducha Świętego. Miejcie w poszanowaniu swoje ciała. Ale wiecie, kiedy mówimy o ciele, również mówimy o możemy mówić o małżeństwach, tak? Wiecie, ileż to jest takich różnych historii, kiedy właśnie w małżeństwach dochodzi do jakichś nadużyć w tej dziedzinie intymnej seksualności. Mężowie, miejcie w poszanowaniu swoje żony, a żony miejcie w poszanowaniu swoich mężów. Bo taka jest Boża wola. Dalej czytamy, że mamy być prawymi i mamy nie oszukiwać. To jest Bożą wolą. Uświęcenie znaczy być prawym. Nie oszukiwać. Żyć zgodnie z tym, co mówi Biblia. I również dalej czytamy o miłości braterskiej, która tak naprawdę jest fundamentem wszystkiego, bo jeśli panuje w nas miłość, jeśli nas miłość prowadzi, to te wcześniejsze punkty w ogóle nie zaistnieją. Bo jeśli mąż obdarza miłością Chrystusową swoją żonę, to nie ma problemu. Gorzej, jeśli tak nie jest. Drugi fragment z 5 rozdziału, werset 18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ciekawe, prawda? Że pośród tych wielu przykazów, nakazów, które gdzieś tam w Boże czytamy, Bożych zachęceń, Bożych oczekiwań, czytamy, że w szczególny sposób podkreślone jest, tak, moją wolą, mówi Bóg, moją wolą jest, abyście byli wdzięczni. I pamiętam, tak mi się przypomina, że kiedyś, jakiś czas temu pastor Michał na ten temat głosił i mówił o tym wersecie, za wszystko dziękujcie. Ja tylko przypomnę, że nie chodzi tu tylko o to, że za wszystko dziękujcie, ale chodzi tu, że mamy w każdym czasie dziękować, w każdej okoliczności dziękować.
Bo słowo tutaj użyte mówi, jest określane jako w czymś dziękujcie, na czymś, kiedy się coś dzieje, dziękujcie, przy czymś, co się dzieje, dziękujcie, między czymś, co się dzieje, dziękujcie, za pomocą czegoś dziękujcie, w każdym czasie dziękujcie. Taka jest wola Boża. I ostatni werset, 1 Piotra, rozdział 2, 15-17. Również czytamy tutaj w tym szczególnym zaznaczeniu, jaka jest wola Boża. Albowiem taka jest wola Boża, abyście, dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, a Króla czcijcie. Jeszcze raz chcę przeczytać z Biblii Warszawsko-Praskiej ten fragment. Chce bowiem Bóg, abyście waszymi dobrymi uczynkami zamknęli usta głupocie i nieuctwu ludzkiemu. Postępujcie tak, jak ludzie naprawdę wolni, jak słudzy Boga, a nie jak ci, dla których wolność jest tylko pretekstem do czynienia zła. Szanujcie wszystkich, braci miłujcie, Boga się bójcie, królowi czci nie odmawiajcie. A więc Bożą wolą jest, abyśmy dobrze czynili. Siostry i bracia, mówiłem, że ostatni, ale teraz już będzie naprawdę ostatni. Jeszcze raz wróćmy do 1 Tesaloniczan 4 rozdziału. Jeszcze raz chcę przeczytać od wiersza 3. Taka jest bowiem wola Boża. Uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Więc jeśli żyjesz w nieczystości, jeśli nie odpowiadasz na Bożą wolę, uważaj. Uważaj, abyś się nie minął z tym, co trwa na wieki. Ale czytajmy dalej. Toteż kto odrzuca to? Kto też odrzuca Bożą wolę w swoim życiu? Kto też to odrzuca? Odrzuca nie człowieka. Nie odrzuca autora tego listu, ale odrzuca Boga. To nie są przelewki. Odrzuca Boga. Jeśli w naszym życiu decydujemy się na to, aby odrzucić Bożą wolę, tym samym odrzucamy samego Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego. A Duch Święty, chcę przypomnieć, jest Duchem Prawdy. Duch Święty, chcę przypomnieć, jest tym, który przyszedł na świat, aby nas prowadzić. Bo ci, którzy są dziećmi Bożymi, prowadzeni są Jego Duchem. Prowadzeni przez Ducha Świętego. Bo to Duch Święty przybliża nam prawdę Bożego Słowa. To Duch Święty przybliża nam to i tłumaczy, czym, co jest Bożą wolą. Tak Pan Jezus o Nim powiedział, kiedy jeszcze był na ziemi. Oto przyjdzie Pocieszyciel, Duch Prawdy, On wam oznajmi, On wam przypomni, On was nauczy. Tak jest Jego zadanie. Ale jeśli my odrzucamy Bożą wolę, odrzucamy Boga, który daje Ducha Świętego. Więc jeśli odrzucamy Boga, nie liczmy na to, że Duch Boży będzie nas wspierał i będzie nas prowadził. Nie ma takiej opcji. Wiecie, to jest jak z GPS-em. Chociaż oczywiście bardzo niefortunne porównanie Ducha Świętego z GPS-em. Dlatego, że GPS potrafi wywieźć w pole.
I takich historii już sam osobiście wiele słyszałem. Że się miał gdzieś tam znaleźć, a znaleźć się w zupełnie innym miejscu. Jechał na bardzo ważną rozmowę, a okazało się, że w środku lasu stanął i nie wiedział, czy miał zbierać grzyby, czy wracać z powrotem. Ale Duch Święty, Duch Prawdy nigdy nas nie poprowadzi w pole. Duch Boży zawsze poprowadzi nas zgodnie z prawdą, zgodnie z Bożym Słowem, więc strzeżmy się tego, aby czasem Go nie odrzucać. Bo w ten sposób pozbawiamy się Bożej mocy w naszym życiu. Czyńmy Bożą wolę w naszym życiu. Rozumiejmy Bożą wolę w naszym życiu. Jeśli Pan mówi do ciebie, chcę, abyś był moim misjonarzem, idź. Nie wahaj się, ale idź. Bo zrobisz lepiej, jeśli wykonasz Jego wolę, niż pozostaniesz w miejscu, w którym jesteś, odrzucając tego, który do ciebie mówi. Można byłoby mnożyć tych przykładów. Jestem przekonany, że mnóstwo na tym miejscu z nas mogłoby podzielić się świadectwem tego, jak oczekiwał wypełnienia Bożej woli, jak próbował rozumieć Bożą wolę i że kiedy modlił się o to z perspektywy czasu, rzeczywiście okazało się, tak Pan mnie prowadził, jestem w tym, a nie innym miejscu.